Cześć wszystkim, niedzielny poranek, po wczorajszych ciężkich pracach, troszkę mi tu, o, jeszcze włosy stoją, ale zabrałem się dzisiaj rano do plewienia ogródka, gotowania, ale też w międzyczasie, słuchajcie, chcę wam pokazać coś, co kupiłem w czwartek, ponieważ chcieliśmy mieć wyciskarkę do soków, ale niestety one są bardzo drogie. I na nasze użytkowanie, że powiedzmy tam sobie nie robimy soków codziennie, ale raz na 3-4 dni, wydawanie około 1000 zł jest dla mnie bez sensu, ale pokażę wam, co kupiłem, co może zastąpi nam taką wyciskarkę i dzisiaj to razem z wami przetestuję, czy ten zakup miał w ogóle jakikolwiek sens. Zapraszam do obejrzenia. Więc słuchajcie, mamy tutaj maszynkę do mięsa firmy Zelmer, a do niej dokupiłem, słuchajcie, taką dostawkę do wolnoobrotowego wyciskania soków. Tutaj jak widzicie trochę bałaganu, bo ja jeszcze gotuję w międzyczasie, ale spróbujemy sobie tą maszynkę poskładać. Tutaj mamy takie, widzicie, sitko. Ja nie patrzyłem jeszcze na instrukcję obsługi, ale podejrzewam, że składa się to dosłownie, słuchajcie, tak samo jak maszynkę do mielenia mięsa. Tutaj jest śruba ślimakowa. Skręcamy to oczywiście tutaj tym sitkiem, pamiętajcie, że na dół. I tutaj mamy taką plastikową obudowę. I teraz to urządzenie wygląda dosłownie tak. Wkładamy sobie do maszynki, podokręcamy. I teraz słuchajcie, tu jest taka śruba regulacyjna. Przez tą śrubę polecą nam odpady. Ja sobie ją podłączę do sieci. I na próbę weźmiemy po prostu kilka jabłek, wyciśniemy. Ten otwór tu jest dość taki niezbyt duży, więc trzeba, słuchajcie, te jabłka pokroić na mniejsze cząsteczki. Ale to wiecie, w sokowirówce też trzeba dosłownie tak samo robić. Więc myślę, że chociaż ja wiem, że też są te sokowirówki takie większe. Zobaczymy. Ja sobie tutaj już coś tych jabłek powrzucam. Wezmę na próbę jedno takie jabłko. A jak będzie wszystko ok, to wyciśniemy resztę. Zobaczę, czy dobre. Rewelacyjne. Bardzo jabłka soczyste. Zobaczymy, ile z jednego jabłka damy radę wycisnąć soki. Tutaj mi trochę na nożu maszynka stanęła. O. No i mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, taki popychacz. Tutaj powinien nam wylecieć sok. A tutaj powinny lecieć nam odpadki. Ja teraz tą maszynkę włączę, słuchajcie. Powrzucam sobie tutaj i próbujemy.
Sok nam leci. No i słuchajcie, pierwsze wrażenia to jest takie, mamy tutaj sok, ale ten sok mamy też z musem jabłkowym. Sitko, które się tu znajduje w środku, niestety jest zbyt duże i przez to sitko nam, zaraz to spróbujemy tutaj zdjąć. Nie chciałbym tego połamać, słuchajcie, o, tutaj widzicie, resztki tego miąższu zostały. Zobaczymy teraz, jak to w środku wygląda. No i tu jest to, słuchajcie, sitko. Ona ma bardzo dużo, bardzo duże otworki, ale nie wiem też, czy słuchajcie, przypadkiem nie jest tak, że te jabłka są zbyt miękkie, bo w sokowirówce też mi się tak zdarzało. To pójdzie do umycia. Ale co nam wyszło? No zaraz wam tutaj pokażę. Wyszedł nam taki mus jabłkowy z tego, razem z tym sokiem. Zobaczcie. Czyli bardziej to przeciera, niż wyciska soki. Być może, że z twardych warzyw, czy z twardych jabłek ten sok będzie lepszy. Spróbujmy go. Opowiem wam, że jest rewelacyjny do małych dzieci. Z tego możecie wykorzystać, wiecie, jako desery dla dzieci małych. Szybko to przeciska. Także myślę, że te 200 zł za oryginalną dostawkę z Elmera warto było dać. Co do soku, tu jest jeszcze, słuchajcie, taka śruba regulacyjna, nie? Ja jeszcze też nie wiem, jak to się ustawia. Muszę po prostu wypróbować, wiecie, na owocach, bo być może jest tak, że im bardziej tą śrubę wykręcamy, tym szybciej przelatuje tutaj ten urobek z naszych owoców, a im bardziej dokręcamy, to być może wtedy tak jakby blokujemy to i tędy nam po prostu się przedostaje mus. Ale na pewno, słuchajcie, warto było to kupić, chociażby dla tego musu jabłkowego. Lepiej dać 200 zł niż ścierać na tarce i mieć po prostu musy owocowe. Ale następnym razem postaram się, słuchajcie, kupić jabłka twarde i zobaczymy, być może jest tak, że z twardych jabłek po prostu poleci nam sok, a urobek będzie po prostu przepychany do przodu i będzie nam tym przodem wylatywał. Spróbuję też wycisnąć z czegoś innego, z jakiegoś, nie wiem, może warzywa zielonego, no zobaczymy, może jakiś sok z czegoś wyciśniemy. Jak na razie, słuchajcie, ja jestem zadowolony z tego musu. Może mi ktoś powie, że nieobiektywnie to oceniłem,
ale dla mnie w soku musi coś być. A że mamy mus z sokiem, jest rewelacyjnie. Bo nie wyrzucam całego jabłka, wiecie, do po prostu kompostownika, tylko je tak jakby zjadam. I ważne, jeżeli ktoś nie ma zębów, na pewno niech sobie to kupi. Także taki króciutki test tego wszystkiego, a ja idę się zbierać do roboty, szykować kampera na środowy wyjazd. Do zobaczenia.